Cześć, witam Was bardzo serdecznie na początku roku. Dzisiaj będzie styczniowe zestawienie z poleconymi laptopami, jaki laptop warto kupić w styczniu roku 2024. Takie zestawienia z poleconymi laptopami są już u mnie na kanale od, uwaga, aż 6 lat, więc już całkiem sporo i cały czas systematycznie śledzę najlepsze, najwydajniejsze modele, jakie pojawiają się na rynku od 6 lat, żeby Wam pokazać, żeby nie zrobić jakiegoś błędu i nie kupić na przykład dużo słabszego modelu w danej cenie, w danym budżecie, jaki posiadacie. Laptopy w dzisiejszym filmie będą od 3000 zł do standardowo 10 tysięcy zł, natomiast jeśli ktoś ma wyższy budżet, na przykład 13 tysięcy zł, możecie do mnie napisać na moją stronę, tutaj właśnie widoczną www.sandromyślnikam.pl. Wybór laptopa, zakładka tutaj po prostu niżej, jak zejdziecie, no to jest budżet na laptop i tutaj wpiszcie po prostu większy budżet i opiszcie, czego potrzebujecie. No i też można się skontaktować, jeśli nie chcecie, poprzez stronę, poprzez Facebooka, wpisujecie Sandra M i prywatna wiadomość. Pierwsza informacja taka na start, jaką chcę Wam też przekazać, to jest to, że te wszystkie laptopy, które dzisiaj pokażę, są to najwydajniejsze laptopy pod gry w różnych kwotach cenowych. Natomiast jeśli szukacie laptopa pod inne zastosowanie, na przykład jesteście grafikiem, architektem, tylko i wyłącznie na studia, do szybkiej, zwinnej pracy, żeby ten laptop nie przymulał, czy do innych zastosowań, możecie ze mną się skontaktować, żebym Wam doradziła, jaki laptop kupić, bądź jakie modele kupić pod Wasze zastosowanie w Waszym budżecie. Żeby się ze mną skontaktować, możecie wejść w moją stronę www.sandra-m.pl, wchodzicie w zakładkę Wybór laptopa, tutaj wypełniacie wszystko, jakie jest Wasze dane zastosowanie inne niż do gry, opisujecie i wyślij wiadomość. Natomiast jeśli ktoś rozważa między stacjonarką a laptopem, to oczywiście zawsze stacjonarka będzie wydajniejsza. I u mnie też jest oczywiście możliwość zamówienia stacjonarki. Jak doskonale wiecie, też mam serię odcinków na kanale, playlista Komputery dla Widzów, gdzie też czasami pokazuję właśnie komputery dla widzów. Tutaj możecie się skontaktować, jeśli chcecie na przykład stacjonarkę. Także nie o stacjonarkach jest ten odcinek, więc wracamy już tutaj jeszcze do takich kolejnych informacji o laptopach. Większość laptopów, którą zobaczycie w tym zestawieniu, nie posiada ona Windowsa 11 wgranego fabrycznie, dlatego że taki system fabrycznie w laptopie, no to sobie producent dolicza zawsze 500-600 zł do wartości laptopa. Dlatego zawsze najkorzystniej kupić sobie laptop bez systemu, a system samemu wgrać, dlatego że kwestia wgrania Windowsa jest to kilka minut, jest to bardzo proste, a sam klucz można kupić za 108 zł Windows 11 Home, a tutaj chcecie Windows 11 Pro, no to około 130 zł, tak? I zawsze jest to spora oszczędność, kilkaset złotych, którą warto dopłacić do lepszego modelu laptopa niż do tego systemu fabrycznie wgranego w laptopie, więc tak to wygląda. Te linki do tych dwóch kluczy, Windows 11 Home czy Pro, podrzucam w opisie pod tym filmem, który w tym momencie oglądacie, jakby ktoś chciał któryś z tych kluczy zakupić i po prostu wykorzystać do nowego laptopa bez systemu. A teraz już przechodzimy do styczniowego zestawienia. Ceny są znośne, nie powiedziałabym, że względem grudnia czy listopada, jakkolwiek one poszybowały i są dużo droższe. Ceny są standardowe, takie można powiedzieć, nie widzę większych różnic względem tego, co było 2 miesiące temu, więc jak najbardziej, jeśli na przykład w tym momencie potrzebujecie kupić laptopa, jest to, wydaje mi się, taki spoko okres, dlatego że te ceny jednak nie są w ogóle wyższe względem po prostu poprzednich miesięcy. Linki do wszystkich omawianych laptopów dzisiejszego filmu umieszczam w opisie pod tym materiałem, są linki. Tymczasem przechodzimy już do tego właściwego zestawienia i zaczynamy od laptopów najlepszych do kwoty 3000 zł. Do kwoty 3000 zł wybrałam dwa modele laptopów. Jest to pierwszy MSI, drugi natomiast jest to znowu Lenovo IdeaPad Gaming 3. Dlatego mówię znowu, dlatego że dokładnie te dwa modele pojawiają się już chyba od kilkunastu miesięcy do 3000 zł i nic się nie zmienia. Do tej pory nie ma konkurencji, żeby można było powiedzieć, że na przykład jakiś Dell na przykład pobił te dwa modele do 3000 zł, czy nie wiem, jakiś model Asusa. Niestety tak nie jest, cały czas w dalszym ciągu te dwa modele laptopów pojawiają się jako po prostu najwydajniejsze do gry, do gier, do okolicy 3000 zł. Tutaj jeśli chodzi o Lenovo IdeaPad Gaming 3, akurat jego cena wskoczyła na 3200 zł, dlatego tylko i wyłącznie, że wyprzedała się wersja tego laptopa bez systemu i została wersja z Windowsem 11 na ten moment, a że jest Windows 11, no to cena już kilka stówek drożej, dlatego tutaj jest 3200 zł, natomiast cały czas ten MSI
jest sporo tańszy, 2900 zł, a nawet ma odrobinę lepszą kartę graficzną, chociaż docelowo w grach nie ma zbyt jakiejś dużej różnicy między GTX-em 1650, 1-2 FPS-y w zależności od gry na korzyść RTX-a, który jest tutaj w MSI, więc generalnie między tymi kartami nie można powiedzieć, że jest jakaś olbrzymia różnica. Co do procesorów, tutaj jest i5 12 generacji, jest tutaj łącznie 8 rdzeni, czyli tak mamy w zasadzie tutaj 4 rdzenie iCore, 4 rdzenie P-Core, czyli tutaj są 4 rdzenie odpowiadające stricte za wydajność i dodatkowe za ten multicore. Tutaj natomiast jeśli chodzi o procesor od AMD Ryzen 5600H, posiada 6 rdzeni wydajnych pełnych i 12 wątków. Generalnie w zastosowaniu w grach oba te procesory wypadają identycznie. Więc tutaj nie można powiedzieć, że którykolwiek z nich jest lepszy, więc ramy mamy też takie same. Natomiast główną różnicę, jaką tutaj jest wiadomo, no to jest matryca. MSI ma matrycę 144 Hz, to jest 120 Hz. Natomiast MSI ma tą kartę RTX 2050, co oznacza, że z racji, że jest to RTX, a nie GTX, możecie tutaj też nawet odpalić DLSS-a, który po prostu boostuje FPS-y. Oczywiście musi być to wtedy gra, która wspiera DLSS, tak czy siak zawsze dodaje to jakieś dodatkowe FPS-y w grach, większa płynność. Tutaj natomiast jest to karta GTX, więc nie włączymy DLSS-a w żadnym przypadku ani ray tracingu, więc to odpada. Natomiast korzyścią w Lenovo IdeaPad Gaming 3 jest to, że właśnie tutaj posiadacie już docelowo w cenie Windows 11, jeśli dla kogoś to jest tak bardzo istotne, że na przykład sam nie jest w stanie wgrać Windowsa, jest to bardziej taki kompletny, gotowy laptop na start. Natomiast czysto wydajnościowo bardziej sugerowałabym zakup tego MSI-a do 3000 zł. Jeśli ktoś jest w stanie wgrać sam Windowsa, jest to, tak jak mówiłam, banalnie proste. Klucz tutaj można dokupić za zaledwie 130 zł do na przykład 11 Pro. Instalujecie i będziecie mieć te okolice 3000 zł lekko z hakiem i macie laptop wydajniejszy od tego Lenovo. Plus, tak jak mówiłam, właśnie zwłaszcza tutaj zaletą jest to, że jednak jest 144 Hz matryca, no i ten RTX karta graficzna. Dodatkowo ten MSI pozwala na rozbudowanie o jeszcze jeden dysk, tylko pamiętajcie, że musi być to dysk na złączu SATA zwykły. Dodatkowo tutaj jest jeszcze USB-C z DisplayPortem, co oznacza, że pod kabel USB-C możecie podpiąć sobie na przykład monitor 240 Hz, jakby zaszła taka potrzeba, nie ma problemu. Tutaj takiego USB-C z DisplayPortem nie ma. Mamy zwykły USB-C, czyli na przykład jak chcecie sobie podłączyć zwykłego smartfona, go podładować czy przenieść dane. Mamy też zwykłe HDMI, ale starsze 2.0. Przechodząc do laptopów do 3,5 tysiąca złotych, wybrałam dwa modele. Jeden z nich może być lepszy dla jednych graczy, drugi dla drugich, więc wyjaśnię między nimi różnice. Większość jest podobieństw, natomiast są drobne różnice. I na podstawie tych różnic każdy będzie mógł zdecydować, który z tych modeli jest dla niego lepszy. Pierwszy model, jaki wybrałam, jest to Acer Nitro 5 i jest znowu obok Lenovo IdeaPad Gaming 3. Ten Lenovo IdeaPad Gaming 3 jest to już ta nowsza konstrukcja, nie ta, która była w poprzedniku z kartą GTX 1650. Tutaj mamy też Acer Nitro 5 w tej też nowszej konstrukcji, dlatego że Acer Nitro 5 istnieją od lat i one są delikatnie ulepszane co generację procesorów i kart graficznych. Także te nowsze konstrukcje są zdecydowanie bardziej dopracowane, są nieco cichsze od tych poprzedników sprzed, kiedy mieliśmy tam na przykład 11 generację procesorów Intela. Zaczynając od procesorów, jakie są najwydajniejsze w tej cenie karty graficzne, otóż będzie to do 3,5 tysiąca złotych najlepszy procesor, jaki dostaniecie, jest to Ryzen 6600H, to samo jest tutaj w tym laptopie. W tych obu laptopach mamy ten sam procesor, jest to 6 rdzeni i 12 wątków, jest to procesor od AMD. I ten procesor jest już typowo pod ramę DDR5, czyli mamy 16 GB w obu laptopach i są to ramy taktowane na 4800 MHz, co zresztą tutaj widać. Możecie ten RAM sobie nawet w przyszłości, jakby zaszła jakaś potrzeba, rozbudować do 32 GB. Idąc dalej, fabrycznie standardowo większość producentów montuje dyski 512 SSD-ki, są to te najszybsze dyski SSD na złączu M2 PCI i możecie na przykład, akurat jeśli chodzi o Acer Nitro, zamontować drugi dysk, na przykład 1 TB, 2 TB i też może być to właśnie ten najszybszy dysk na złączu M2 PCI. O ile laptop Acer pozwala tutaj bez problemu na rozbudowę o dodatkowy dysk, jest zresztą informacja, że elementy montażowe, czyli ta śrubka do przykręcenia tego dysku jest w zestawie z laptopem,
to w Lenovo IdeaPad Gaming 3 takiej możliwości nie ma, więc tylko jeden dysk SSD można zamontować i jest on właściwie już zajęty, ten slot. W momencie, kiedy byście chcieli rozbudować ten laptop o większy SSD, no to należałoby wymontować na przykład ten 512 i zakupić większy dysk, na przykład 2 TB i po prostu przykręcić właśnie do tego slotu M2. Oba te laptopy, niezależnie czy Acer, czy Lenovo, mają właśnie matrycę 250 nitów jasności. Niestety nie jest to 300-350 nitów jasności, czy nawet 500, jak będą droższe laptopy. Czyli po prostu tutaj mamy taką najniższą akceptowalną jasność w laptopach, przy czym w Acerze Nitro jest to 144 Hz, a tutaj w Lenovo mamy 120 Hz, więc mniej. Szczerze mówiąc, tutaj akurat zaskoczenia jakiegoś wielkiego nie ma, bo okej, znajdziecie jakiś tam model laptopa, który ma na przykład 300-350 nitów w tej cenie, ale będzie to słabszy procesor, wolniejsze ramy, na przykład DDR4, czy gorsza karta graficzna, bądź w ogóle nie będzie karty graficznej w takim laptopie, więc niestety tutaj w tak niskim budżecie 3,5 tysiąca złotych przy laptopie gamingowym, no trzeba pójść po prostu po jakieś kompromisy. W takim przypadku właśnie musi być to 250 nitów, ale mamy dzięki temu wydajniejszy procesor, ale także kartę graficzną już RTX-a 3050 w tej cenie. No i a propos karty, oba te laptopy mają właśnie RTX-a 3050, chociaż należy zauważyć, że tutaj znowu, jeśli chodzi o Acer Nitro, jest nieco lepiej, dlatego że mamy 95 W TGP, to znaczy, że po prostu moc tej karty graficznej jest określana na 95 W i jest to najwięcej dla karty 3050. Co do Lenovo, mamy 10 W mniej, 85 W, więc nieco gorzej, chociaż nie jest to na przykład różnica 40 W, a są warianty tej karty graficznej w niektórych laptopach gamingowych, które właśnie mają 40-45 W, a nawet 30 W. Wtedy wydajność jest bardzo mocno ograniczona, obcięta. Co do złącz, tutaj nieco lepiej jest w Lenovo, dlatego że mamy USB-C tutaj, które obsługuje DisplayPort i Power Delivery, możliwość ładowania urządzeń, możliwość podłączenia monitora. Co do Acer Nitro, tutaj jest USB-C, ale z DisplayPortem, czyli oznacza, że możecie tylko i wyłącznie pod taki USB-C i jeszcze dodatkowo podpiąć sobie monitor, więc też nie jest źle. Chociaż jeszcze tutaj taką różnicę należy zaznaczyć w kolorze podświetlenia klawiatury, dlatego że ten wariant Acer Nitro posiada tylko i wyłącznie klawiaturę, która będzie podświetlana na kolor czerwony. Nie każdemu to może pasować, jest to taki bardziej agresywny gamingowy wygląd. Co do Lenovo i IdeaPada Gaming 3, zawsze ta klawiatura tylko i wyłącznie jest podświetlana na kolor biały, taki bardziej, można powiedzieć, uniwersalny, stonowany, więc na podstawie tych różnic każdy musi sam zdecydować, co jest lepsze. Oczywiście odrobinę wydajnościowo lepiej wypada Acer Nitro 5, ma też lepszą matrycę 144, tutaj mamy 120, chociaż jasność tych matryc jest w obu przypadkach też nie najwyższa. No i też należy pamiętać właśnie o tej klawiaturze, nie każdemu będzie ona pasowała, w każdym razie ktoś jest w stanie, komuś nie przeszkadza czerwone podświetlenie klawiatury, takie bardziej agresywne gamingowe, i chcę też, oczekuję jak największej wydajności, to zdecydowanie lepszym wyborem będzie ten Acer Nitro. Natomiast jak ktoś chce taki bardziej uniwersalny laptop, nie jest aż tak zapalonym graczem, nie gra na przykład w gry FPS, więc nie potrzebuje tych 24 Hz więcej, ale na przykład chce też laptop zabierać na studia, na uczelnię, no to zdecydowanie wtedy lepiej wziąć taki model, dlatego że nie wygląda tak agresywnie gamingowo, można powiedzieć, on też idealnie nadaje się, żeby właśnie zabrać na uczelnię, ale też w domu sobie na nim pograć. Przechodząc do laptopa za 4000 zł, tutaj tylko jeden model wybrałam laptopa, dlatego że nie znalazłam po prostu lepszego wariantu. W kilku sklepach oglądałam laptopy do 4000 zł, porównywałam, no i nigdzie nie ma wydajniejszego modelu niż ten, który jest widoczny w tym momencie na ekranie, czyli Lenovo Loku, który posiada już w końcu w budżecie 4000 zł kartę RTX 4050. RTX 4050 jest o tyle fajną opcją w porównaniu do na przykład GTX 3050 Ti, które też dostaniecie różne laptopy właśnie z tymi kartami, które wymieniłam, do 4000 zł, ale lepiej wybrać RTX 4050, który jest w tym laptopie, dlatego że 4050 wspiera DLSS 3,5,
ale także pełny path tracing, dlatego że jest to już seria kart graficznych z serii 4000, która wspiera po prostu nowsze technologie względem tamtych poprzednich RTX-ów. Co do procesora, tutaj mamy i5-12450H, oznacza to, że jest to i5 12 generacji. Dokładnie jest to ten procesor, który omawiałam poprzednio, czyli jest tutaj 4 rdzenie i-core, 4 rdzenie p-core, p-core, czyli odpowiadające stricte za wydajność, i-core, czyli te dodatkowe za multicore. Mamy tutaj też 16 GB RAM-u i jest to RAM akurat dany DDR5, więc fajnie, że tutaj mimo 12 generacji dano już właśnie w tym laptopie DDR5. Fabrycznie w tym laptopie jest SSD 512 GB, jest to oczywiście SSD na złączu M.2 PCIe, czyli te najszybsze dyski, najszybsze złącza w laptopach. Możecie też sobie w przyszłości dołożyć dodatkowy dysk, jakby na przykład brakło Wam przestrzeni na dysku i kupujecie sobie drugi taki dysk na złączu M.2 PCIe, czy na przykład 1 TB sobie zamontujecie, dodajecie i bez problemu będziecie mieć po prostu dwa dyski w tym laptopie. Co do jasności matrycy w tym laptopie, sporo na plus, ponieważ mimo, że mamy tutaj RTX 4050, najlepszą kartę do 4000 zł w laptopach, to jeszcze dano tutaj lepszą matrycę, czyli nie ma tej budżetowej 120 Hz, 250 nitów, tylko mamy 144-350 nitów jasności. Co oznacza? Taka matryca jest po prostu jaśniejsza, lepiej się na takiej matrycy korzysta, zwłaszcza latem. Latem, kiedy na przykład macie mocno oświetlony pokój, taka 250 nitów jasności maksymalne w laptopie może się wydawać nieco za ciemne. W takim przypadku 350 nitów jasności nie będzie już problemu. Karta w tym laptopie ma maksymalnie 95 W, nie jest to najwyższa wartość, jaką uda się dostać, natomiast w przypadku akurat 4000 zł jest to już najwyższa, dlatego że dostaniecie 4050, które mają ograniczenie bardzo często 75 W i na przykład jest to przykład laptopa Gigabyte, gdzie jest właśnie 75 W, tutaj macie 95 W maksymalnie, więc nieco wyżej od na przykład konkurencyjnych laptopów w tej cenie z tą kartą. No i co do złącz, wiadomo, standardowo mamy USB-C z DisplayPort Power Delivery, więc super, świetna opcja. Mamy też szybsze USB 3.2 drugiej generacji, więc też tutaj największa przepustowość prędkości. Co do klawiatury, standardowo IdeaPad Gaming 3 nie jest tak jak na obrazkach wielokolorowe, to jest wprowadzanie w błąd, nie rozumiem czemu takie grafiki są pokazywane, dlatego że ten IdeaPad Gaming 3 tylko i wyłącznie ma podświetlaną klawiaturę w kolorze białym, o tym pamiętajcie. Dodatkowo jest taki gratis, zobaczcie, że kupując ten laptop, rejestrując właśnie tutaj paragon czy fakturę, dostaniecie też jakieś dodatkowe gry. Więc warto sobie skorzystać, tak jak mówię, do 4000 zł, najwydajniejszy laptop, dodatkowo możecie dostać te właśnie jakieś tam dodatkowe gry. Budżet 4,5 tysiąca złotych, wybrałam dwa modele laptopów. Co ciekawe, mimo że ten budżet, tak jak mówię, wynosi aż do 4,5, to pierwszy z laptopów, które pokażę, kosztuje tylko 4200, a drugi 4,5 tysiąca złotych. Między tymi laptopami jest sporo różnic, wyjaśnię jakie one są i na podstawie tych różnic każdy będzie mógł zdecydować, czy jednak woli tego Lenovo Loku, czy Gigabyte'a G5. Laptop Gigabyte posiada procesor 12 generacji i5, natomiast tutaj mamy już 13 generację i5. No i który z tych procesorów jest wydajniejszy? Tutaj zależy, jakie jest zastosowanie, dlatego że pod gry zdecydowanie lepiej wypada, znaczy zdecydowanie, nie jest to też duża różnica, natomiast te kilka, 3-5 FPS-ów więcej będzie właśnie w tym procesorze 13 generacji w Lenovo. Tutaj mamy łącznie 8 rdzeni, należy to zaznaczyć. Są to znowu 4 rdzenie i-core, 4 rdzenie p-core. Te najważniejsze, które są pod gry, jest to rdzenie p-core, czyli te odpowiadające stricto za wydajność. Natomiast w tym przypadku tego laptopa, tego procesora mamy 12 generację, czyli starszą, ale tutaj tych rdzeni jest więcej, dlatego że mamy 12 rdzeni. W przypadku tego procesora jest dokładnie taka sama sytuacja, czyli mamy 4 rdzenie P-Core odpowiadające za wydajność, dokładnie tak samo jak w tym procesorze, natomiast jest tutaj więcej rdzeni odpowiadających za multicore, czyli właśnie ten i-core, bo aż 8 rdzeni. Tutaj natomiast tych rdzeni i-core są 4. Więc, tak jak powiedziałam, tutaj mamy łącznie 12 rdzeni, a tutaj mamy łącznie 8 rdzeni. I o ile w przypadku gier ten procesor wypada lepiej, dlatego że te rdzenie P-Core po prostu mają większą wydajność, tak w przypadku tego procesora bardziej on się sprawdzi ze względu na większą ilość rdzeni pod na przykład renderowanie jakichś zadania, gdzie musicie obciążyć w pełni cały procesor i liczy się każdy dodatkowy rdzeń. Tak czy siak, stricto pod gry na razie wypada lepiej ten procesor. Dalej przechodzimy do RAM-ów, mamy 16 GB RAM-u w obu przypadkach, chociaż tutaj w przypadku laptopa Gigabyte są to jeszcze ramy DDR4,
mamy tutaj 3200 MHz, a tutaj już mamy DDR5 o wysokim taktowaniu, wysokim aż 5600 MHz. No i w tym momencie w laptopach gamingowych te 5600 MHz jest to taka najwyższa wartość. Jeszcze do niedawna DDR5 w laptopach, wszystkie laptopy miały 4800 MHz, potem 5200, a teraz już 5600, więc tutaj dano akurat w przypadku Lenovo już te najszybsze ramy DDR5 w laptopach. Laptop Gigabyte umożliwia dołożenie drugiego dysku, w tym momencie jest 512 SSD na złączu M2, można sobie drugi taki dokupić, na przykład 1 TB. Dokładnie taka sama sytuacja jest tutaj, czyli mamy 512 fabrycznie i możecie sobie 1 TB na przykład SSD na złączu M2 dokupić w przyszłości. Sporą różnicą między laptopami jest też karta graficzna, dlatego że w laptopie Gigabyte mamy RTX 4060, więc wariant wyżej, jeśli chodzi o kartę graficzną. Jeśli chodzi o Lenovo Loku, to jest tutaj 4050. I teraz tak, która z tych kart graficznych w tym przypadku jest wydajniejsza? Mamy tutaj 95 W dla 4050, a tutaj mamy 75 dla 4060. Mimo wszystko 4060 wypada tutaj lepiej, mimo że ma niższy limit mocy 75 W, ograniczony. Tutaj jest 95 W, ale nie jest to jakaś ogromna różnica. Największą różnicą byłoby, gdyby tutaj było 140 W dla tej karty graficznej, a tutaj zostałoby 75 W, wtedy te moce, można powiedzieć, tych kart graficznych by się zrównały. Ale w takim przypadku, gdzie jest tylko różnica 20 W, no to nadal wypada lepiej RTX 4060. Laptopy Gigabyte też posiadają bardzo dużo różnych złącz. Zobaczcie, że jest USB-C dwie sztuki, chociaż nie jest to ani Power Delivery, ani nie jest to DisplayPortem, jest HDMI. Nawet w tym laptopie jest czytnik kart pamięci, można na przykład z aparatu sobie włożyć. Jest też mini DisplayPort, takie złącze, które było już przy kartach, przy laptopach z kartami na przykład GTX 1070. Pamiętam, sama miałam takiego laptopa chyba w okolicach roku 2016, gdzie też był mini DisplayPort, dzięki czemu podłączyłam sobie monitor 240 Hz do takiego laptopa sprzed wielu lat i normalnie mi to obsługiwało 240 Hz, więc takie złącze nadal jest właśnie w laptopie Gigabyte. Co do Lenovo Loku, jest tych złącz mniej, ale mają większą funkcjonalność, dlatego że jest USB-C, który obsługuje właśnie, tak jak mówiłam, ładowanie urządzeń, ale także DisplayPort, czyli możliwość podłączenia sobie też monitora pod USB-C, ale także jest HDMI, więc mimo wszystko sobie takie dwa monitory można podłączyć do takiego laptopa. W przypadku Gigabyte'a tutaj można podłączyć pod HDMI i pod mini DisplayPort, więc sytuacja jest bardzo podobna, ale pod te USB-C monitora już nie podłączycie. Jest tutaj też podświetlana klawiatura na wiele kolorów, nie tak jak na tych grafikach jest, czyli jednolity kolor, można sobie tutaj wiele kolorów ustawić. Jeśli chodzi o znowu Lenovo, nie tak jak na grafikach wiele kolorów, ale tylko i wyłącznie kolor podświetlenia jest biały. Który z tych laptopów jest więc lepszy? Typowo pod gry. Ja uważam, że są bardzo zbliżone, chociaż ja bardziej skłaniałabym się ku Lenovo Loku, dlatego że mamy dużo szybsze ramy, które jeszcze dodatkowo wyboostują wydajność przy procesorze. Bo tak jak mówiłam, to jest 5600 MHz, tutaj 3200 MHz. Co do karty graficznej, no to jednak odrobinę lepiej wypada 4060, mimo ograniczenia mocy, więc to trzeba mieć pod uwagę, chociaż to, że mamy lepsze odrobinę procesory i szybsze ramy, to bardziej przemawia na korzyść tego mimo wszystko laptopa na całokształt. No i też to, że jest wyższa jasność tej matrycy, co dzięki temu po prostu będzie się łatwiej, lepiej, przyjemniej korzystał z takiej matrycy w takim laptopie. Natomiast w przypadku takiego oczekiwania jak najwyższej wydajności z multicore, czyli dzięki procesorowi, który ma więcej rdzeni, jakieś na przykład częste renderowanie materiałów filmów, no to wtedy zdecydowanie bym się bardziej skłaniała ku temu laptopowi, dlatego że taka osoba, co na przykład renderuje filmy 4K załóżmy, też sporej ilości, no to przyda się więcej rdzeni w procesorze, bo to gra kluczową rolę, ale także to, że ten laptop Gigabyte'a pozwala rozszerzyć RAM do 64 giga, podczas kiedy Lenovo do 32. Wiadomo, że do gier nikt nie potrzebuje 64 giga RAMu, ale tak jak mówię, w przypadku zastosowania profesjonalnego, kiedy ktoś z tego laptopa też będzie dodatkowo chciał na przykład pracować, obrabiać jakieś tam materiały wysokiej rozdzielczości, no to wtedy takie 64 giga RAMu przyszłościowo ma sens. Do kwoty 5000 zł znowu wybrałam dwa modele laptopów, między nimi różnic jest kilka, chociaż nie aż tak dużo, więc je w tym momencie przedstawię. Na podstawie tego każdy mógł będzie sam zdecydować, który z tych laptopów osobiście by wolał. Więc tak, Acer Nitro 5 i HP Victus.
Osobiście jestem bardziej fanką konstrukcji nowych Acerów Nitro 5 niż tych HP Victusów, dlatego że no, bardzo dużo takich opinii się pojawia o tych HP Victusach, że są takie mocno plastikowe. Oczywiście Acer Nitro też nie jest aluminiowy w żadnym przypadku, ale mam wrażenie, że on jest tak lepiej spasowany, bardziej taki solidny, grubszy niż w przypadku właśnie tego HP Victusa. Co do samego procesora, tutaj mamy i 5 12 generacji, jest to 112 rdzeni, natomiast w przypadku HP Victusa jest to dokładnie ten sam model procesora, tylko wyższej generacji, czyli też mamy 12 rdzeni, chociaż jest to 13 generacja, tutaj mamy 12 generację. Co to oznacza? Że między tymi generacjami po prostu ulepszono wydajność pojedynczego rdzenia, gdzie po prostu jest tutaj odrobinę wyższa wydajność. Nie są to ogromne różnice, tak jak mówię, ale zawsze jest te kilka FPS-ów więcej, dzięki czemu po prostu i5-13500H jest korzystniejszym wyborem niż ta i5-12500H. Co do ramów, mamy w obu przypadkach 16 GB RAM-u i w obu przypadkach są to ramy DDR5. Acer Nitro 5 tutaj ma ramy 4800 MHz, czyli te najniższe taktowanie w przypadku ramów DDR5. Tutaj natomiast jest to ram 5600 MHz, to jest znowu najwyższy, jaki jest dostępny w laptopach w przypadku ramów DDR5. Takie coś przekłada się na to, że mamy jeszcze wyższą wydajność, jeśli chodzi o typowo w grach, tak, dzięki temu procesor, który ma szybsze ramy, też jest zauważalnie wyższa wydajność. Co do matrycy, ponieważ też to jest bardzo istotne. Niestety HP Victus, mimo tych wszystkich zalet, które poprzednio wymieniłam, ma większą matrycę 16,1 cali. To jest oczywiście pozytywne, ponieważ tutaj jest standardowe 15,6, ale niestety w tym laptopie, jako że HP Victus są dość budżetowe, HP Omeny są dopiero wyżej, no to musiało to HP zaznaczyć w ten sposób, że mamy 250 nitów jasności, standardową matrycę 144 Hz, co oznacza, że te 250 nitów jasności jest to taka najniższa jasność dostępna w tych laptopach. Ja osobiście korzystałam z 250 nitów. Dla mnie nie było to wystarczające. Ja mam wyższe wymagania odnośnie matrycy, dlatego że sama w stacjonarce korzystam z 350 nitów jasności, gdzie po prostu mam dobry monitor, też 165 Hz. Natomiast te 250 nitów jasności, wiem, że dużo osób nie narzeka, ale z drugiej strony w lato jest to takie dość uciążliwe, no bo kiedy mamy bardzo mocno oświetlony pokój i na przykład padają promienie słoneczne, to aż chce się podjaśnić tą matrycę 250 nitów, a już się tego nie da, bo to jest to max. W każdym razie tak to wygląda. Mamy też kartę 4060, ale TGP jest ograniczony do 120 W maksymalnie. Acer Nitro natomiast tutaj już ma te 165 Hz, wyższa jasność matrycy, 300, jest to zdecydowanie duża różnica, 300 nitów a 250. No i dodatkowo taka sama karta 4060, ale ma najwyższe dostępne TGP dla tej karty, czyli aż 140 W. Acer Nitro też pozwala na dołożenie większej ilości dysków. Możecie sobie zwykły na SATA, ale także jeszcze szybszy na złączem 2 PCI. Są wszystkie elementy montażowe w zestawie, więc wystarczy tak naprawdę dokupić dysk i nie trzeba się tutaj martwić o jakieś tam dodatkowe elementy montażowe, jakieś tam sanki na przykład, czy śrubkę, którą wystarczy też przykręcić w takim slocie. Bardzo dużą zaletą w Acerze Nitro 5 jest USB-C z Thunderboltem 4. Thunderbolt 4 jest to najszybsze złącze USB-C, jakie mamy obecnie w laptopach i które obsługuje dosłownie wszystko, cokolwiek chcecie. Możecie sobie stację dokującą, możecie sobie podłączyć monitory, możecie podłączyć sobie ładowanie urządzeń, przesyłanie obrazu itd., itd. Co do klawiatury w tym laptopie, nie jest ona tylko i wyłącznie czerwona, tak jak na grafikach. Znowu te grafiki wprowadzają mocno w błąd, dlatego że ten wariant Acera Nitro właśnie ma taką klawiaturę, jaka jest po lewej stronie, czyli wielokolorowa. Natomiast jeśli chodzi o HP Victusa, one mają zawsze klawiaturę tylko białą, tak jak tu widać, złącza. Nie ma takiego typowego Thunderbolta 4, ale jest bardzo zbliżone. Mamy USB-C DisplayPort Power Delivery, więc tak naprawdę też można sobie tutaj ładować urządzenia, czy na przykład przesyłać obraz. Tak to wygląda. Który z tych laptopów jest lepszy? To zależy, na czym Wam bardziej zależy. Jeśli wiecie, że 250 nitów jasności Wam nie przeszkadza, możecie na przykład przejść do takiego lokalnego sklepu typu Media, wiadomo co, gdzie są te laptopy rozstawione, zobaczcie, który ma 250 nitów jasności, podjaśnijcie na maksa i zobaczcie, czy taka matryca Wam odpowiada. Jeśli odpowiada, możecie przyjść i zamówić sobie taki laptop śmiało. Natomiast
Jeśli zobaczycie, że Wam nie odpowiada, jednak jest to taka przeszkoda, no to zdecydowanie lepiej dla własnego komfortu i większej przyjemności, nawet patrzenia na taką matrycę obraz, lepiej wziąć tego Acer Nitro, bo nadal tutaj macie lepszą matrycę, kartę, która ma najwyższe TGP 140 W, przy czym też jest wyższa częstotliwość odświeżania 165 Hz. Możliwość też dołożenia większej ilości dysków, natomiast tutaj w HP Victusie znowu wygrywa to, że jest nieco lepszy procesor nowszej generacji, no i ramy, które mają te taktowanie najwyższe 5600 MHz, ale znowu niższe TGP dla karty graficznej do 120 W, no i ta matryca, no, tak, o której już mówiłam, te 250 nitów. Przechodzimy do budżetu 6000 zł, znowu wybrałam dwa modele laptopów i znowu jest to Acer Nitro 5, praktycznie identyczny z tego, co widzicie, specyfikacja względem tego, co pokazywałam poprzednio. Jedyna różnica jest taka, że mamy już tutaj dwa dyski i 32 GB, więc więcej. Poprzednik miał 16 GB, jeden dysk, tylko 512, tutaj jeszcze dodatkowo jest dorzucony 1 TB. Różnic innych nie ma. Natomiast jeszcze dodatkowo do tych 6000 zł opcjonalnie dobrałam Lenovo Legiona Slim. Jeśli chodzi o Lenovo Legiona Slim, są to bardzo udane konstrukcje. Recenzowałam osobno, robiłam materiał, chyba miał tam pół godziny, gdzie w szczegółach omawiałam właśnie Lenovo Legiona Slim 5. Miałam go w rękach, testowałam temperatury, sprawdzałam matrycę i tak dalej, więc jak jesteście zainteresowani właśnie Legionami Slim, no to też możecie obejrzeć u mnie recenzję takiego laptopa, chociaż było to w poprzednim roku. Ale bardzo udane konstrukcje, są też bardzo ładne, eleganckie. Legiony też mają taką aplikację Lenovo Vantage, gdzie możecie włączyć tryb hybrydowy, czyli tylko korzystacie z RTX 4060, nie korzystacie z Integry. Możecie tam optymalizować baterie i tak dalej, i tak dalej. Jest tam dużo różnych funkcji. Jeśli chodzi o Acer Nitro, no to tutaj też jest aplikacja dedykowana od Acera i nazywa się ona Nitro Sense. Tak czy siak, ja jestem dużą zwolenniczką, jeśli chodzi o konstrukcję Lenovo, dlatego że są one bardzo dobrze wykonane. Ale przechodząc już do specyfikacji. Mamy i5-13500H, czyli jest to 13. Generacja w procesorach Intel w laptopach. Mamy tutaj 12 rdzeni. Natomiast tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację, czyli też 12 rdzeni, natomiast poprzedniej generacji, ponieważ jest to 12 generacja. Procesor odrobinę lepszy jest w Lenovo Legion Slim, chociaż nie można tutaj powiedzieć, że będzie to znaczna różnica, jeśli chodzi na przykład o multicore, tylko i wyłącznie zauważalna ta różnica jest, jeśli chodzi o IPC, czyli w grach. Wydajność pojedynczego rdzenia jest odrobinę większa w 13 generacji niż w 12 oczywiście, więc w przypadku procesora powiedzmy, że nieco lepszy jest tutaj Lenovo Legion Slim. Potem mamy 16 GB i ten RAM jest taktowany 5600 MHz, czyli najwyższa możliwa taktowanie dla RAMów DDR5 w laptopach. Oczywiście w stacjonarkach są dużo wyższe prędkości, natomiast laptopy wiadomo, że zawsze są nieco z tyłu, jeśli chodzi o porównanie do stacjonarek. Nie ma tutaj zresztą zaskoczenia. W Lenovo Legion Slim też jest możliwość dołożenia dysku, czyli fabrycznie mamy znowu ten dysk. Niestety większość do tej pory producentów wkłada 512 GB jako standard i można sobie to rozbudować o dodatkowy dysk zazwyczaj. Nie ma czegoś takiego, że fabrycznie dają 1 TB w tych niższych budżetach, chociaż za chwilę w tych wyższych budżetach 6, 7, 8 zobaczycie, że będą tam laptopy, gdzie już producenci, a zwłaszcza Acer, właśnie będzie dawał 1 TB w standardzie. W każdym razie tutaj możecie sobie drugi dysk równie szybki dołożyć, na przykład 1 TB, 2 TB. Dużą zaletą, jeśli chodzi o Lenovo Legiona Slim, jest matryca, zawsze matryca, dlatego że Lenovo daje zawsze nieco lepsze matryce. Mamy 300, co prawda, nitów jasności, 165 Hz, ale mamy w końcu wyższą rozdzielczość, czyli 2560 na 1600. I taka matryca naprawdę robi robotę z wyższą rozdzielczością, dlatego że mamy wtedy większą szczegółowość obrazu. Wszystko wydaje się bardziej szczegółowe, ładniejsze niż na takiej zwykłej matrycy Full HD. Mamy też w Lenovo Legion Slim RTX 4060,
Ale tutaj tak nie do końca jest to satysfakcjonujące, dlatego że jest ograniczenie do 100 W, czyli nie mamy tutaj pełnego potencjału tej karty, która wynosi w standardzie 140 W. Przechodząc do Acer Nitro, tutaj najpierw zwróćmy uwagę na ramy. Mamy 4800 MHz, więc ramy są wolniejsze. Mamy też nieco gorszy procesor. Natomiast tutaj w standardzie już jest 32 GB RAM-u, więc nie trzeba się martwić tym dokładaniem RAM-u w przyszłości, ponieważ najnowsze gry na ultra ustawieniach pożerają jednak te 16 GB RAM-u. Tutaj mamy już 32, więc nie trzeba się niczym martwić, mamy RAM-u wystarczająco na lata. Tutaj mamy fabrycznie, tak jak mówiłam, 512, ale Acer dołożył fabrycznie 1000 GB, czyli 1 TB też na tym szybkim dysku SSD, SSD na złączonym dwa PCI. Natomiast można jeszcze dołożyć trzeci dysk. Jest taka możliwość, ale jest to już dysk SATA, więc wolniejszy, więc raczej nikt tego nie będzie robił. Mamy tutaj gorszą matrycę, ponieważ zwykłe Full HD. Na szczęście nadal jest 165 Hz, 300 nitów jasności, więc jedyna różnica, jeśli chodzi o matrycę, tutaj mamy rozdzielczość. Natomiast na ogromny plus w Acer Nitro jest to, że jest karta 4060 z najwyższym TGP do 140 W. Przypominam, że Lenovo miało do 100 W. Jest fajne to, że też jest Thunderbolt 4, co już omawiałam to przy okazji poprzednika Acer Nitro 5, no i wielokolorowe podświetlenie klawiatury. Legion ma tylko białe podświetlenie klawiatury, chociaż też są dwa złącza USB i też najnowszy HDMI 2.1. Czytnik kart też znajdziecie w tym laptopie. Więc podsumowując, te dwa modele laptopów. Acer Nitro, wiadomo, bardziej taki agresywny, gamingowy, natomiast mamy tutaj więcej dysków na start, mamy 32 GB RAM-u, no i też RTX-a 4060, który ma najwyższe TGP do 140 W, jeśli chodzi o Lenovo Legiona, na plus to jest bardziej matryca, jego rozdzielczość, lepszy procesor, szybsze ramy, natomiast tutaj tym, no i też lepsza matryca, tak, z wyższą rozdzielczością, to już mówiłam. Natomiast minusem jedynym tutaj jest to, że jednak jest te 100 W ograniczenie dla karty graficznej. Jeśli ktoś nie jest aż tak wymagający odnośnie wydajności karty graficznej, no to wtedy może rozważyć ten laptop, zwłaszcza, że tutaj jednak ramy i procesor robi robotę i ta matryca, więc na całokształt mimo wszystko wypada lepiej według mnie Legion Slim. Chociaż no, te 16 GB RAM-u to już też trzeba będzie w przyszłości pomyśleć, żeby sobie rozbudować do 32 GB. Jeśli ktoś nie chce rozkręcać laptopa i się w to bawić, zdecydowanie warto wziąć Acer Nitro, gdzie macie więcej dysku, więcej przestrzeni na dysku, więcej RAM-u 32 GB, no i też wyższą wydajność odnośnie karty graficznej, bo 140 W. Przechodzimy do nowych, jeszcze nowszych konstrukcji Acer Nitro i one są najlepiej sprzedającymi się laptopami w tym momencie. Najczęściej są one wybierane i też najczęściej je polecam od 2-3 miesięcy, dlatego że nic lepszego nie znajdziecie niż te nowe konstrukcje Acer Nitro właśnie 16. Zaczynając, dlaczego one są tak udane? No na przykład dlatego, że mamy tutaj już wszystko, czego nie miały poprzedniki. Czyli na przykład, zacznijmy od RAM-ów. Tamte większość tych laptopów miała po 16 GB RAM-u, a jeśli mieli 32 GB RAM-u, to taktowanie było tych RAM-ów do 4800 MHz. Tutaj już mamy 5600 MHz, przy czym RAM aż wynosi 32 GB RAM-u, więc najlepiej. Mamy też w standardzie, tutaj Acer Nitro już daje nie 512, ale 1 TB, więc też nie trzeba się martwić o to dołożenie dysku na start, bo na przykład instalacja kilku gier, które mają po 100 GB, a są takie gry już, praktycznie wszystkie najnowsze gry, te takie premierowe, mają okolice 100 GB, wtedy taki dysk 512 bardzo szybko można zapełnić, a taki 1 TB jednak no, pozwoli na dłuższe korzystanie więcej gier czy programów. Ale jeśli nawet ktoś by chciał, to Acer Nitro pozwala, nie ma problemu, jest slot na dodatkowy dysk M2 na złącze PCI, możecie sobie jeszcze 2 TB na przykład, czy 1 TB dołożyć. Co jest kolejną zaletą tego laptopa? Na przykład to, że jest większa matryca 16 cali, a nie 15,6, ale dodatkowo jest jeszcze lepsza matryca. Mamy w końcu tutaj 2560x1600, czyli nie mamy tego standardowego Full HD, które wynosi 1920x1080, ale jest to matryca z wyższą rozdzielczością, przez co jest też obraz ładniejszy, wyższa jest jego szczegółowość.
naprawdę robi to robotę, kiedy porówna się tak bezpośrednio dwa laptopy Full HD zwykłe, a właśnie wyższą rozdzielczość. Potem tak, mamy 165 Hz częstotliwość odświeżania, więc też wyższa, wystarczająca. Mamy też 4060 już z najwyższym TGP 140 W, no i pełno różnych złącz. Mamy USB-C z DisplayPortem, mamy HDMI nowszy 2.1, czytnik kart pamięci jest USB 3.2, czyli tej najszybszej generacji. No i też wielokolorowe podświetlenie klawiatury. Więc ten Acer Nitro po prostu w jak najniższej cenie ma, wypełnia wszystkie braki poprzednich laptopów. Mamy wyższy dysk, znaczy z większą pojemnością, mamy 32 GB, ale też wysoko taktowany 5600 MHz. Mamy też matrycy z wyższą rozdzielczością, no i procesor. Procesor, o którym jeszcze nic nie powiedziałam. Jest to nowiutki procesor od AMD, który ma zaledwie 3-4 miesiące. Jest to 7840HS Ryzen i jego taka wydajność jest najczęściej porównywana do Inteli i7 13700H, więc są to procesory już też bardzo wydajne. Nie ma też ten Acer Nitro żadnych problemów z temperaturami. Ja osobiście nie miałam go do testów, Acer mi go nie przysłał, nie mam w ogóle kontaktu z firmą Acer, żeby dostać to na testy. Natomiast wiele osób, które już kupiło ten laptop z mojego polecenia, testowało to i nie ma żadnego throttlingu, nie ma spadku wydajności podczas grania. Czyli nie ma czegoś takiego, że procesor czy karta się po prostu tutaj przegrzewają. Nie usłyszałam też negatywnych opinii o tym laptopie. Każdy do tej pory jest zadowolony, więc dlatego tym bardziej utwierdza mnie to przekonanie, że jest to najbardziej kompletny, najlepszy wybór w tej cenie. Do 8000 zł wybrałam znowu dwa modele laptopów i będzie to Acer Nitro 16 znowu, ale także Asus TUF Gaming A15 i on jest doskonale znany. I tutaj no nie jest w tym momencie w promocji, do 7 stycznia jest promocja i ten laptop ma kilka zalet, ale też kilka wad. I umieściłam go w tym zestawieniu, mimo że osobiście zdecydowanie uważam, że lepszym wyborem jest Acer Nitro 16, ale o tym za chwilę. Jaka jest między nimi różnica? No tutaj przede wszystkim zobaczcie, zwróćcie uwagę na procesor. Zaczynając od procesorów, mamy tutaj Ryzena 7840HS, a tutaj jest w Asusie 7940HS, czyli jeszcze odrobinę wyższy wariant, ale benchmarki, testy pokazały, że o ile w multicore tam jest około 2000 różnicy punktów, chociaż to jest tak naprawdę niezauważalne dla osób, które pracują na takim laptopie, bo będzie to kilka sekund różnicy na przykład w renderze, te kilka sekund różnicy nie jest tego warte, ponieważ ten laptop ma więcej minusów, jeśli chodzi o resztę. Natomiast w przypadku gier są to 2-3% różnicy na korzyść tego procesora. Czy to jest dużo? Osobiście nie uważam, dlatego że na przykład tutaj w tym laptopie mamy 16 tylko GB, 4800 MHz, co już powoduje obniżenie wydajności tego laptopa, dlatego że mamy wolniejsze ramy i tych ramów jest mniej. Tutaj natomiast mamy 32 GB o taktowaniu najwyższym 5600 MHz, co znacznie zwiększa wydajność benchmarku. Kiedy byśmy porównali ten procesor z tymi ramami względem tego z tymi ramami, to wygra wtedy Acer Nitro 5, ponieważ ramy bardzo mocno tutaj boostują wydajność. Idąc dalej, mamy tutaj możliwość dołożenia drugiego dysku, a fabrycznie jest aż 1 TB. W przypadku właśnie Asusa TUFa jest możliwość dołożenia drugiego dysku, ale fabrycznie jest tylko 512 GB. Idąc dalej, co jest chyba kluczowe w tak wysokim budżecie, jest to matryca. Mamy tutaj matrycę 2560x1600, czyli to, co mówiłam przy okazji poprzednika Acer Nitro, dokładnie taka sama sytuacja, czyli wyższa rozdzielczość przekłada się na ładniejszy obraz, większą szczegółowość tego obrazu. Tutaj w tak wysokim budżecie, z tak dobrą kartą graficzną, procesorem, dano standardową matrycę 1920x1080. Co więcej, ten Asus TUF jest polecany bardzo mocno, ze względu na to, że ma jednak dobre chłodzenie, ale ma takie wady, a główną wadą, jaka jest zwracana właśnie zawsze w tym modelu, to jest matryca, ponieważ ma ona tylko 250 nitów jasności, tylko 144 Hz, tylko niższą rozdzielczość 1920x1080, a dodatkowo ta matryca ma dość długi czas reakcji, jeśli chodzi właśnie o Asus TUFy, co jest też powszechnie taką uznaną opinią. Więc mimo odrobinę tego lepszego procesora, mimo tego, że mamy tutaj w cenie już Windows 11 Home, mamy RTX 4070, który też ma najwyższe TGP 140 W, zresztą tak jak tutaj, no to jednak
ta kwestia tej matrycy jest tak dużym minusem i te ramy wolniejsze i to, że tych ramów jest mniej już na start, że zdecydowanie bardziej kompletnym wyborem jest Acer Nitro, gdzie nie musimy martwić się ani o dokładanie ramu, ani o to, żeby dołożyć dysk, ponieważ 1 TB każdemu wystarczy. Windows też 11 jest w cenie akurat w tym wariancie, który tutaj Wam teraz pokazuję. I ten laptop już za tydzień będzie wrócić do swojej standardowej ceny. Poczekajcie, tutaj będzie to cena 7000, no powiedzmy 900, tak? No to będzie bardzo zbliżona do tej, więc tym bardziej ten Acer Nitro opłaca się dużo bardziej niż Asustów, ponieważ ma dużo więcej zalet niż Asustów. Przechodzimy do 10 tysięcy złotych. W obu przypadkach wybrałam najlepszą moim zdaniem konstrukcję, czyli Lenovo Legion Pro. Jest to ten jeszcze nowsza konstrukcja, ponieważ Legiony Pro też są od kilku lat, natomiast tutaj akurat to, co Wam pokazuję, jest to najnowsza ich konstrukcja z kartami RTX 4070. I te dwa warianty, które pokażę, ponieważ w obu przypadkach pokażę Wam Lenovo Legiona Pro, natomiast oba te warianty mają przede wszystkim inne procesory. Oba te warianty tych laptopów, które chcę Wam pokazać, czyli w obu przypadkach Lenovo Legion Pro, ten jest z procesorem AMD, a tutaj jest z procesorem Intela. Ten z procesorem Intela jest to i7-13700HX, czyli jednostka 16-rdzeniowa, przy czym oczywiście większość tych rdzeni jest to i-core. Jest tutaj też 16 GB, tutaj też 16 GB. W obu tych wariantach mamy RTX 4070 z tym najwyższym TGP, czyli 140 W. Możecie zobaczyć 140 W. Oba te przypadki tych Lenovo Legion Pro mają świetne matryce, ponieważ zauważcie, że nie jest to już 300 nitów, ale 500 nitów jasności. Dodatkowo 240 Hz i dodatkowo jest to matryca z wyższą rozdzielczością 2560x1600. No i teraz tak, przekłada się to na 100% pokrycia palety barw sRGB, czyli ta matryca będzie świetna pod każdym względem, pod względem rozdzielczości, szczegółowości obrazu, jasności i częstotliwości odświeżania pokrycia barw. Natomiast najważniejszą kluczową różnicą, o której mówię, jest to właśnie ramy, ponieważ tutaj mamy w przypadku procesora AMD ramy 5200, tutaj mamy w przypadku Intela 5600, ale procesor jest największą różnicą. Tutaj mamy Ryzena 7745HX, jest to 8 rdzeni 16 wątków, 40 aż mega cache'u. Zauważcie, że to jest mniej cache'u, ale tych rdzeni jest zdecydowanie więcej. I teraz, który z tych procesorów jest lepszy? W przypadku grania, jeśli jesteście graczami i głównie gracie, to polecam zdecydowanie bardziej procesor ten od AMD. Mamy mniej rdzeni, ale te rdzenie są po prostu wydajniejsze pojedyncze. Co przekłada się na to, że ten procesor jest nawet wydajniejszy w grach od i9-13900H. Więc mamy nawet wydajniejszy procesor od AMD od i9 w laptopach. Natomiast w przypadku, kiedy korzystacie trochę do grania, ale też dużo do pracy i wiecie, że każdy pojedynczy rdzeń po prostu na przykład w przypadku renderowania obciążenia maksymalnego procesora będzie korzystny, w przypadku wydajności rezultów pracy, czy tak jak mówię, samego procesu na przykład renderowania, żeby był dużo szybszy, no to wtedy ja bym wybrała ten procesor od Intela. Bardzo często tak jest właśnie, że Intele mają dużo więcej rdzeni w tym momencie, zwłaszcza, że są to te i-core pod multicore, natomiast w przypadku AMD mamy mniej tych rdzeni, ponieważ to jest 8, ale te rdzenie są wydajniejsze. Co przekłada się po prostu stricto bardzo dużo na wydajność, wzrost FPS-ów w grach. Bo pojedynczy rdzeń to gra kluczową rolę w przypadku wydajności w grach. Ja osobiście jako gracz bym wzięła właśnie ten wariant z procesorem AMD, ale wiem, że są osoby, które też sporo pracują, będą na przykład obrabiały też filmy, no to wtedy wziąć ten wariant z Intelem i na pewno będą też takie osoby zadowolone. Zauważcie też, że tutaj ten wariant z Intelem ma już Windowsa 11 Pro w cenie, a tutaj w przypadku AMD trzeba sobie tego system, ten system po prostu sobie samemu wgrać, chyba że wybierzecie właśnie Windows Home za 550 zł, ale wiecie co uważam o takim dopłacaniu do systemu. Na początku filmu pokazywałam Wam, że możecie kupić sobie w pełni legalne klucze za około 130 zł i po prostu nie musicie dopłacać tych 550 zł na start.
Tak to wygląda. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania lub szukacie, tak jak mówiłam na początku, laptopa pod inne zastosowanie niż dogranie w innym budżecie lub na przykład w budżecie też takim, jakie są tutaj w filmie, do 5, 4 tysięcy, 8 tysięcy, ale pod inne zastosowanie niż pod gry, możecie się ze mną kontaktować na stronie, na moim Facebooku, czyli wpisujecie na Facebooku Sandra M, piszecie prywatną wiadomość, lub na mojej stronie internetowej www.sandramyślingm.pl, zakładka wybór laptopa. I też możecie ze mną się skontaktować. Piszcie wtedy Wasze wymagania odnośnie laptopa, a ja Wam wyślę odpowiednie linki do jakichś tam danych modeli, które pod Wasze zastosowanie w Waszym budżecie wypadają najlepiej. To będzie wszystko w tym filmie styczniowym. Kolejny z zestawieniem laptopów będzie 1 lutego, więc widzimy się za miesiąc, jeśli chodzi typowo o zestawienie z polecanymi laptopami. Tymczasem to już wszystko. Linki do tych laptopów umieszczam też w opisie pod tym materiałem. Też poradnik, jak zainstalować samemu Windows 11. I linki do tych kluczy, o których mówiłam na początku. Dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!